I głos no, ser. To, to głupoty pewnie pisze. To play a game, what do you think? Dobra, idziemy dalej. Czekaj, tu jest jakaś płyta. I co się dzieje? Co się stało? No coś się przesuwa. Ale to... Może rzuć na... Nie. Aha, rzuć na moje ten. O, czekaj! O, ale nie mogę, bo... Aha, dobrze. A, czaję. Kurde. Wyłaź stąd. Dobra, okej. Okay. Aha, tu masz ten, dobra. Krzemień wypaliłeś. Tak, tylko właśnie. Rzucę go... Mam laga. A... Szesnego laga mam. To jest zbyt szybko. Dobra. O, stary! Co? Teleport. Dobra. Jaki teleport? Aha, czaję. Byłem tam, stary, i jestem z powrotem. Mam takiego laga. No widzę, że stoisz w powietrzu. A to cię próbuje zapchnąć nie może. A ja, stary, już a jestem ja... przy wejściu. W sensie tu przy tych tabliczkach jestem. Ja jako ja. I chodzi o to, kurde, że niestety zgubiłem ten. Co? O, cały czas masz. A to tak będzie chodziło teraz? Aha. Trzeba to przejść. Fuck. Jeszcze masz tego laga? Nie, wiesz co, idę do... Łoż ty w murty kopany! Nie, skończył mi się. Ale... Jak widzicie, mam maksymalne lagi, mam niebo. Wolę tutaj nie ten, bo spadnę znowu tego ten, chociaż tam. Wiecie, że... Nie muszę spadać. Dobra, jak to wygląda w ogóle po tym ostatnim? Spójrz na mnie, jak ja idę. Czekaj, bo nie wiem, jak cię tu wysunie. Dobra, tu możesz przejść, tak? Stój. No nie! Wiem! Znowu. Nie, co? Spadłeś, bo nie. Ja idę... No przecież to powinno cię zepchnąć. A, z tyłu jest plocek, mój miły. Z tyłu jest ten plocek, na którym się stoi. Zobacz. No to ja wiem, no spójrz na mnie, ale ty, ja widzę cię tak, jak stoisz w tym miejscu, co to wypycha. A ja widzę cię, jak jesteś w ogóle tam na początku, w ogóle planszy. Tak, a ja jestem dalej niż ty. No nie. No ja cię widzę, jak tutaj stoisz, tu. Nie, bo ty stoisz cały czas z tyłu, więc mi nie mów, gdzie, wiesz. No jestem koło ciebie, o, lepiej nie. Moi mili, niestety tamta plansza tak zlagowała wszystko, że niestety musieliśmy tam scheatować. Bo po prostu no, nie dało się grać, nie dało się nic zrobić po prostu tam. No. Dobra, to dobra. Moja. Aha, dobra, wybacz. Lewo. Znowu, kurde, zniszczyłem ten pochodnie. A ja nie mogę, o, dobra. Dobra, naprawiłem. Kolejne łóżko, mam nadzieję, że nie będzie takich jakichś operacji, bo naprawdę mamy takie lagi, że tamta plansza po prostu... Wybaczcie nam to. No dobra, mój miły. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Co my robimy? Wydaje mi się, że tu jest skok... Skok wiary. Zobacz. I to będzie misja dla ciebie. Bo tam... Aha. Wiesz co jest? Musisz dotrzeć na koniec. A ja postaram się. Ale poczekaj, zanim pójdziesz. Chodź. Tu. Tu są dwa takie te. Dwa do naciśnięcia. Naciśnijmy je. Tu. Czy coś się stało? Woda. Co się z wodą stało? Aha. Tam woda wleciała. Dobra, to przechodzę. Tylko pytanie, czy ta woda miała tam być? Ostatecznie. Bo to zobaczymy. Bo wydaje mi się, że ta woda miała być dopiero jak naciśniesz tam. Coś. To trudno. Całkiem nieźle ci to idzie, z mojej perspektywy. Fuck! Całkiem nieźle ci to szło, z mojej perspektywy. No nadusiłem spację, ale mi nie podskoczył. No, że to jest właśnie to, o czym ja mówię. Że mam takie problemy z tym. Czasami... No teraz nie biegłem. Dobra, spoko. Przyłożę się. Dobra, jeszcze dwie próby i ewentualnie po prostu będziesz już tam. I? Dobra. Dźwignia i co się stało? To jest dobre pytanie. Nie mam pojęcia. A czekaj, tutaj jest drabinka.
Może też to miałem być gdzieś. Dobra, wlazłem tu na górę. Tu jest... Tu są metalowe bloki, ale nic z nich nie wynika w ogóle. Prawdopodobnie one miały być jako... Ale jakbyś zauważył, to drzwi się otworzyły. Czekaj, co, bo ja tutaj, tu są ten, tu są zapadnie, sorry. Ale tu drzwi się otworzyły. Tak? Już możemy wyjść normalnie? Mhm. To po co ja tu miałem wejść? Nie wiem. Nie wiem, po co to jest zrobione, ale pewnie coś ominęliśmy. No... Szczytowaliśmy. Nie mam pojęcia. A nie, dobrze, bo tam... A spójrz, może tam, może bez rozbiegu tego się by nie dało przeskoczyć, dlatego może coś... Ale nie, bo tu nie ma nic, nic się znikąd nie mogło wysunąć. No właśnie widzę. Znaczy nie, no nie wiadomo. Nie, no zobacz. A spójrz do góry, spójrz właśnie, widzisz? Tak, widzę. A może stąd woda wypływała, wiesz, woda wypływa... A, no nie, to jest woda i przez wodę właśnie tak się przesunął. Aha, bo ja myślałem, że ty tym normalnie skakałeś. No nie, no dobra, a, trudno. Trudno. Kolejną zagadkę zniszczyliśmy. A, winda. No to pa. Pa. Okay. Co to jest? Znak zapytania. To też tak miga? Tak, to jest znak zapytania, mój miły. No wiem, wiem, tylko tak. Dziwnie mrugał. Aha, tu. Winda. A co tam było napisane? Nie wiem, nie czytałem. Aha. No to wiesz, są takie elementy robiące klimat, które już dyszą. A, okej. Okay. No, nice. Match. Much better. The next test is load the buttons. Don't search for the button that calls for help, because it's in there. Wiesz, znam. Czajesz, o co tu chodzi? Aż tu jest wejście jakieś. Podajmy to dokładnie wszystko. A spójrz, jest aż 9 dźwigni tutaj, tych nacisk. I też... Aha, tu jest wejście właśnie. Wiesz co, ja co tu tam widzę z góry to widzę. Co ja mam zrobić? Jak chcesz, to możesz wejść na górę, zobaczysz jak to wygląda. Żeby się oswoić, bo to faktycznie trzeba by się oswoić z tym wszystkim, bo znowu coś zniszczymy. A widzisz jak to działa? Znaczy jak to działa, to nie wiemy. A tam jakieś dźwignie tak, są. Tak, znaczy to będzie ten, współpraca pod tytułem pułapka na myszy tam. Tak. No, dobra, no to idę. To pa. No to tak, muszę pierwszą dźwignię odpalić. Znaczy dźwignię, ten przycisk. Który? Nie? No tam. A coś tam jest napisanego? Nie. One, two, three, same cyfry. Aha, dobra. Okej, okay. Przycisk pierwszy i co się stało? Nic. Chyba, że nie zauważyłem. Aha. A teraz? A tu są przyciski. Ten przy tym first number, second number i przy tym date number. Dobra, to coś zrobiłeś? Na duszę wszystko, poczekaj. Tu to first, second... Aha, to aha, wiem o co chodzi. Znaczy... teraz patrz, bo chodzi o to, że jak naciśniesz tam... No. To się coś spierniczyło teraz. To chodzi o to, że jakby wy się wysuwają. Ja ci pokażę, nie, musisz tam to sam zobaczyć. Chyba na górę. No idę. I prawdopodobnie będziemy musieli naciskać dźwignie, które tam się pokażą. Jak mnie wysunął. Dobra, idź tam zobacz. Chodzi o to, że wysuwają się klocki układające się w daną liczbę. Aha. No a tam te przyciski? Tak, ten jeden, dwa, chodzi o to, że ten, że... wewnątrz jest? Nie ma. Nie ma. Tu coś jest też? Nie ma. Wydaje mi się, że musimy po prostu pierwszy nacisnąć i zobaczyć, jaka jest kolejność wysuwania się liter z góry. Trójka. I może teraz można dosić trzy, właśnie. No właśnie, trójka. Teraz uwaga, drugi naciskam. Okej. Okay. Co to jest? Albo 9, albo 6. Nie, no chyba to 6. Z tego. Znaczy, tak jak ode mnie, ja bym jak patrzył. Aha, no to tak, dobra. Szóstka, i teraz trzeci. Ósemka. No dobra, idę pytanie, czy to tak zadziała. 5, 6, 7, 8. Dupa. Drzwi zamknięte. No może tak więcej trzeba zrobić.
Uwaga, jedynkę. Aha, bo my żeśmy w ogóle tą pierwszą partię spierniczyli. No coś, właśnie. To się pokazały. No ale to bez sensu, bo to powinno być tak to samo. Co jest napisane? Trójka. No to dobrze, no to cały czas trójka będzie wyskakiwała. Trójka. No właśnie, no to mówię, że to jest trójka. Ten? Dwójka. Aha, dwójki nie było. I? Osiem. Czyli 3, 2, 8. Dobra. O, drzwi się otworzyły. Zgadza się? No, wreszcie coś się udało. Świetnie. Dobra, okay. Mamy. Te cięcia są tutaj spowodowane moim zaglądaniem na ilość miejsca wolnego z tego względu, że nagrywamy całość jednorazowo. To będzie oczywiście pocięte. Prawdopodobnie na 20-minutowe odcinki. Także nie żegnamy się z wami w każdym odcinku, bo to bez sensu. By to było. Dobra, o co tu chodzi, mój miły? Aha, tutaj trzeba będzie poprzesuwać pewnie klocka w jakiś taki odpowiedni sposób, tylko gdzie on ma dotrzeć? I czym to zrobić? Aha, na górze też jest chyba... Nie. Nie, no można wejść na górę. Dobra, wejdę tu. Tu są dźwignie. Gdzie? Ale ma bania. Uwaga, naciskam. To czekaj, gdzie ty poszedłeś w ogóle? Aha, dobra. No na dół. A czekaj, bo ty tam stoisz, tak? A jest po drugiej stronie coś? Nie, nie ma. Nie. Dobra. To będziesz musiał po prostu zapamiętać, która dźwignia, który blok wysuwa, że tak powiem, który się wysuwa. A. Będę szedł od początku, od lewej. Uwaga. Przełączam pierwszą dźwignię. Dobra. No mniej więcej, żebyś zapamiętał, nie? Bo potem będzie ten. Druga dźwignia. Ale co ma przesunąć w ogóle? To złoto. Aha, dobra. Aha, to ma wpaść, dobra. Tylko właśnie nie wiem, gdzie to ma być. Gdzie to ma... A. Aha, to ma wpaść. A chyba do tej dziury. Bo tam jest chyba płyta, nie? Dobra, tak. Dobra, no tak, dobra. Tak, tylko pytanie, jak on ma... Musimy tutaj trasę ustalić, wiesz co jest? No wiem. No dobra, idź na dół. No. Ale poczekaj, no dobra. Dobra. Nie wiem, czy sobie kartkę weź, czy co? Który? Nie, dobra, postaram się w pamięci. To była druga dźwignia. Tylko wydaje mi się... Coś się tam niżej wysunęło. Trzecia dźwignia? Nie, no znaczy wiem, co... Nic nie, się nie stało. Czwarta dźwignia? Nie. Piąta? A na dość trzecią? Ale czekaj, zostaw. Teraz kurde. Wiesz co, chyba powinniśmy się powinniśmy się chyba zamienić rolami w ogóle. Skoro ja nagrywam, to że tak powiem, żeby widzowie widzieli, no dobra, co się dzieje. Dobra. Wiesz co jest? Nie to, że po prostu wiesz. Mi się to nudzi. No dobra. Chodzi o to, żeby rozrywkę dobra. Zapewnić nie nam. Trójkę. Trójka dopiero przesunie, widzisz? Tak, trójka przesunęła. Dobra. I teraz, nie wiem, to może ci pokażę wszystko po kolei, nie? Aha, bo to się cofa automatycznie. No ja wiem właśnie i to jest głupie. Dobra, jedynkę masz, patrz, nie? Tak, widzę jedynkę. Dwójka. Masz? Dwójka nic się nie stało, ale to chyba tam. Spójrz w tą tak, dziurę, co? Widzę dziurę, dobra. Trójka, no to nie będę pokazywał, bo przesunie czwórka. Czwórka przesunęła z powrotem. Czy gdzie indziej? Dobra, piątka. Dobra, tu jest. Szóstka. Nic się nie stało. Nic? Nic. Albo jeszcze raz przełącz. Co? Nie, nic się nie stało. Dobra. Wiesz co? Poczekaj. Moi mili, jak widzicie, musiałem zmienić texture packa, gdyż po prostu nie widziałem. To jest texture pack Misty HD. Do wersji 1.8 i 1.9 już. Ale przynajmniej wreszcie widać, o co chodzi. To są sticky pistonsy, bo tak naprawdę w tamtym zresztą, jak widzieliście, było słabo. Dobra, czekamy na Bafika, bo on gdzieś poszedł. Moi mili, jak widzicie, zmieniłem texture packa, a Bafik w tym czasie zmienił... No jak zmienił? Opoliłem się. Nie, widzisz, nie? Nie mam niej. Brodę. Tak. I zmieniłem ciuchy. Właśnie. Wyglądał tak bardziej młodzieżowo. Właśnie. Dobra, gdyż, no to... Gdyż tam były skrzynki i po prostu... Nie, chodzi o to, że faktycznie teraz, jak widzicie, sami widać lepiej dużo, o co tu chodzi, gdyż naprawdę tamten texture pack
chyba do niego wrócę, ale nie wiem jeszcze. No dobra, no to zaczynamy, nie? No to pierwszy, którą dźwignię pierwszą odpalić? Nie mam pojęcia. No mi się wydaje, że trójkę, bo jedynka i dwójka nic nie robi, nie? Czekaj, bo się klocek w ogóle zniszczył. Jak zniszczył? Słuchaj, zobacz. Nie ma klocka tego. No nie gadaj. Zobacz. O, jak się zniszczył, to na co on wjechał? Znaczy, na co się przesunął? No właśnie, chodzi o to, że go wciągnąłeś jakby w tą stronę, nie? O, tak. I go nie ma. Aha, co? Dobra. Dobra, moje imię niestety musieliśmy, jak widzicie, naprawić to. Tylko, powiem ci szczerze, dobra. Dźwignia numer 1, jak wygląda? Czekaj. Już chwila, mówisz, masz? Proszę. Dobra. Ej, ale ja w tym swoim tak jakby ekwipunku, nie? Tam gdzie jest ten crafting i tam gdzie jest zbroje i ten miecz. To ja widzę go normalnego. Stary, brzydki, brudny, z brodą. No bo masz innego tekstu paka. No racja, właśnie, dobra, nieważne. Zamuliłem, no dobra, mów którą. Nie mam pojęcia, którą dźwignię. Nie wiem, trójkę, nie, bo znowu się zniszczy. Nie, dobrze, dobrze, trójkę i daję czego innego. Dobra, czwórkę. Czekaj, oła. Dobra. Zniszczyło się wszystko w tym momencie. Jak wszystko? Zobacz. Mama Maja, stary, z tym. Ale co to w ogóle ma zrobić potem ostatecznie? Co się zniszczyło? Po prostu się wszystko ten. No zobacz, przecież tutaj piston jeden jest. Leży, widzisz? Ale widzę. No, ale mówię. Bo prawdopodobnie... Ale bez sensu. Bo prawdopodobnie nie tutaj jest ten klocek, gdzie on powinien być. On powinien być tu, gdzie ja stoję w tym momencie. Właśnie. Bo chodzi o to, że ten klocek powinien być tak naprawdę chyba tu. Dobra. Cio. Czekaj. Dobra, moi mili, naprawiliśmy po raz czwarty. Aha, to teraz dźwignię numer 4 wyłączyć. Nie wiem właśnie, nie wiem jak to tutaj działa. Dobra, wyłączyłem. I co się stało? Nic się nie stało. No to dobrze. To spróbuj to ja nie piątkę. Wiem. Dobra, raz, dwa, trzy. Kurde. Co? Co, znowu się zniszczyło? Nie, dobrze jest, tylko kurde, czemu ten klocek... Bo on dokładnie jest nad tą zapadnią, wiesz, tam gdzie powinien wpaść. Poczekaj. Zobacz sobie sam, tylko że widzisz. Chodzi o to, że to jest tak sticky piston. Chodzi o to, żeby mieć nie sticky pistona, tylko zwykłego. Bo chodzi o to, że jak ten klocek z powrotem, że tak powiem, w tą stronę pójdzie, o, co pokazałem, w tą, no wiem, widzę. To go, wiesz, przełożę. On powinien teraz spaść w tym momencie, a nie może spaść, bo jest przyklejony. Więc jak go odkleić? Wiem, bo to jest chyba... Chociaż nie. Ale... Bo ten piasek... To co tu ma się otworzyć? Tutaj ten płot? Nie, dokładnie, patrz, aha. Bo tam jest drabinki, drabinę, czy tam... Tak, 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 widzę, widzę. Zaczyna mnie już to wkurzać, to układanie tego, spychanie znaczy tego klocka. A nie, nie przejdę, nie, chociaż? A nie. Jest mur. Dobra, przesadzasz, nie ogarniam. Poddajemy się. Tylko tutaj. Dobra. Dobra, ja to zniszczę, poczekaj. To było tylko takie jednorazowe. Patrz, coś się miało dziać? Bo to mieliśmy wpaść do dziury? Nie, to po prostu powiedzieć tak jest. Aha. Los zapy. Dobra, to lecimy. Wybaczcie nam za nasze lamerstwo. Nie ogar. Za zagadek takich logicznych, mocniejszych. Trudniejszy. Trudno. No właśnie. Mam nadzieję, że tak czy inaczej się dobrze bawicie. Mając z nas słucha. Pa, pa.